działa? Nie, zepsuło się. Chyba się zepsuło, albo wiatr jest za duży. Poszłabyś ze mną puścić tutaj, może na ten? Nie mogę. Nie możesz? Dlaczego? Ja bym mógł. A, mama ci nie pozwala, to bardzo dobrze. Ja bym mógł. Na szczęście to nie fragment rozmowy pedofila z nieświadomym dzieckiem, a zapis policyjnej akcji Naucz mnie, kiedy mówić nie. Eksperyment przewidywał udział fałszywego pedofila, który w pobliżu placu zabaw zachęcał dzieci, by oddaliły się z nim bez zgody rodziców bawić się dronem. Wcześniej opiekunowie musieli wyrazić na to zgodę. Oczywiście może się tak zdarzyć, że dziecko zapyta panią, mamo, mogę, albo zobacz, mamo, co to takiego jest. No to wtedy świetnie, że ta reakcja jest taka tak naprawdę pożądana. To się wszystko na pani oczach będzie rozgrywało, tak? Dobrze, dobrze. Czyli zgadza się pani? Zapis rozmów policjanta cywila z dziećmi daje do myślenia, szczególnie, że obcy niemal z miejsca wzbudza ich zaufanie. Nie dlatego, że stosuje wymyślne techniki, czy podaje się za krewnego. Wystarczy, że ma przy sobie zabawkę, która przyciąga uwagę. No to zostaje ci, reszta tu zostaje. Reszta tu zostaje. A ty idziesz ze mną, tak? No to chodź. Ale wiesz co, to może inaczej zrobimy. Bo... tu jest za dużo drzew. Cześć, chłopaki. Cześć. Pan nas zna? Nie. A mogę posterować? Wyniki eksperymentu nie napawają optymizmem. Cywil wcielający się w rolę pedofila znacznie częściej słyszał bowiem radosne tak niż odmowę. Ty tutaj zaczekaj, a ja z nim pójdę tam dalej, bo tutaj przy drzewach to ja nie mogę. Przejdziemy tam dalej? Pójdziesz ze mną? Chodź. Przytrzymasz mi? Chodź. Nie, no ty zaczekaj tutaj, dobra? Przypilnuj mu hulajnogi, dobra? A my zaraz tu wrócimy. Katowiccy policjanci, którzy zrealizowali eksperyment, apelują do rodziców, by ci rozmawiali z dziećmi o tym, jak mają się zachować, gdy podejdzie do nich obcy. Mamy świadomość, że samodzielność wiąże się z wieloma zagrożeniami. Jednym z nich jest spotkanie nieznajomego, który może skrzywdzić nasze dziecko. Ważne jest, żeby nasze dzieci wiedziały, kiedy mogą rozmawiać ze znajomym, a kiedy muszą stanowczo odmówić. Przyłączamy się do apelu. Wszystko po to, by w rzeczywistości uniknąć zakończeń, jak w jednej z nakręconych przez stróżów prawa scen. Dodajmy, że rozmowa nie została wyreżyserowana. Maja? Ale ładnie. Chcesz spróbować? Chcesz popuszczać jeszcze? Czy nie? Ale wiesz co, musielibyśmy, bo tu są drzewa. Ja się boję, że on się o drzewa rozbije. Jakbyśmy przeszli tam kawałeczek dalej, co? Dobra? No to chodź. Trzymaj. Trzymaj, tylko prosto, wiesz? Chodź, dobra, to chodź tam dalej. O, gorąco, co? Maja! Majka!